kategorii seniorki profesjonalistki. Trzecie miejsce zajęła Paulina Kubaszczyk. Poczekaj, Paulinka. Miejsce drugie zajęła Marta Haliniak. I pierwsze miejsce w kategorii seniorki profesjonalistki zajęła Joanna Kwiatkowska. Raz jeszcze wielkie brawa dla zawodniczek. Przejdziemy teraz do kategorii Master 40+, nasza jedyna reprezentantka, co wcale nie oznacza, że to był jakiś bardzo zły występ, wręcz przeciwnie, był na bardzo wysokim poziomie, Dorota Monika Zarzecka. Zarzecka. Brawa, proszę Państwa. Przejdziemy teraz do kategorii elit. I w kategorii wiekowej nowis zapraszam Alicję Jarub, która zajęła pierwsze miejsce. Wielkie brawa! Następna kategoria elit, duety. I tutaj zapraszamy Martę Kielak i Weronikę Lasak. Teraz kategoria seniorek, elit. Miejsce trzecie zajęła Kamila Cyniak. Miejsce drugie zajęła Marta Stachowicz. I miejsce pierwsze w kategorii seniorek elit
zdobyła Aleksandra Bednarz. Proszę Państwa, tak jak już wspominałam, mamy jeszcze jedną nagrodę w kategorii drużynowej dla studia, które zdobyło najwięcej punktów w dzisiejszych zmaganiach. Myślę, że nie będzie to wielką niespodzianką, kiedy powiem, że pierwsze miejsce zdobyło studio FitVizja z Gliwic. Brawa. Drodzy Państwo, zapraszam jeszcze najpierw wszystkich zawodników do zdjęcia. Na środek, chodźcie, tak się. Spróbujcie zmieścić. Judges, also, can I ask you for the picture? Zawodnicy teraz pozują do zdjęć, a ja chciałabym skorzystać z okazji raz jeszcze podziękować wszystkim sponsorom, a więc Targom Kielce i Fit Weekendowi, firmie Sunpol, studiom Verticats oraz Sunset Girl, Tomasz Gaz Malowanie Światłem, Fatix Tłumaczenia oraz Tomaszowi Krajewskiemu. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, wszystkim zawodnikom, sędziom. Dziękuję organizatorom. Za momencik. Którzy sprawili, że ta impreza, mam nadzieję, że zawita na stałe do kalendarza imprez Pole Dance i Pole Sport.